Witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Kościańczuk. Zapraszam Was na drugi odcinek przeglądu pracy. Jakiego? Niekulturalnego. A dlaczego? O tym za chwilę. Ubrałem swoją najlepszą koszulę, najlepszą marynarkę, ponieważ przegląd pracy to najlepszy program w telewizji na Lubelszczyźnie, a może i w całej Polsce. Zapraszam. Zaczynamy bardzo, bardzo lokalnie od jeszcze świeżutkiego Lubartowiaka. Właśnie wyszedł z drukarni, numer niezwykle ciekawy. Mnóstwo się działo u nas w mieście w ciągu ostatnich 2 tygodni. Zresztą dostawaliśmy mnóstwo zapytań, kiedy przegląd prasy, kiedy drugi odcinek. Już jest, szanowni Państwo, będzie pojawił się co 2 tygodnie, ponieważ co 2 tygodnie wychodzi najrzetelniejsza gazeta regionu, Lubartowiak. Przechodzimy do przeglądu. Na pierwszej stronie strategia szansą na elektromobilność w mieście. Dzięki tej decyzji wpisujemy się na mapę europejskich elektromobilnych miast. Radni miejscy na ostatniej sesji 29 września podjęli uchwałę dotyczącą przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności miasta Lubartów. Lubartów od dawna jest w XXI wieku. Ta decyzja tylko to potwierdziła. Gratulacje, panowie i panie. To naprawdę była świetna decyzja. Gratuluję całej Radzie Miejskiej i panu burmistrzowi. 30 medali zawodników Lewartu. W tym, w czym jesteśmy naprawdę, naprawdę mocni, poza szachami, to oczywiście taekwondo. Gratulujemy młodym zawodnikom. To nie jedyny temat sztuk walki w dzisiejszej prasie. Trochę tego jest. Dlaczego? Pan Olsztad z MKS Lubartów, zwycięzcą gali MCF numer 6. Lubartów stoi sztukami walki. Jeśli ktoś chce przyjechać do Lubartowa i zrobić coś złego, nie polecam. Kochani, lecimy dalej. Mnóstwo się dzieje w naszym mieście, jeśli chodzi o remonty, o infrastrukturę. Na Kopernika powstanie chodnik. Są chętni na drugi etap przebudowy ulicy Reja. I to, co mnie najbardziej interesuje, punkt informacji turystycznej jest już na ostatniej prostej. Niedługo premiera tego niezwykłego ośrodka, bo to będzie ośrodek informacji, ale także ośrodek, który będzie pełnił rolę kulturalną. Ale co dokładnie tam będzie, to niespodzianka. Już niedługo przekażemy Państwu więcej szczegółów. Punkt informacji turystycznej będzie prowadzony przez LOK, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Basen przy szkole podstawowej nr 3 już otwarty. Zapraszamy. Na basenie jest najtrudniej, wręcz niemożliwe zakażenie się koronawirusem. Dlaczego? Chlor niszczy wszystko. Ale mówię o tym chlorze wodnym. Szanowni Państwo, lecimy dalej. Nie milkną komentarze, jeśli chodzi o szlabany. Po publikacji naszego artykułu, czy mieszkańcy naprawdę chcieli tych szlabanów, rozgorzała dyskusja. Cytuję. Na osiedlu grabarskim znajdą się może pojedyncze głosy za instalacją szlabanów, a żadnych pytań o to nie było, komentuje internauta na naszym profilu facebookowym. Malarz będzie targał swoje rzeczy z odległego parkingu, albo każe sobie opłacić tydzień możliwości wjazdu, a sklep odwiedzi mniej osób, bo lepiej, by miejsca parkingowe stały puste, niż ktoś obcy załatwiał na nich swoje interesy. Już nie wspomnę o sytuacji ludzi wracających tylko na weekend, na przykład ze studiów czy z pracy. Wspaniałe rozwiązanie, którego nikt nie chciał, dodaje czytelnik. Co z tym, co z tego wyniknie, zobaczymy. Temat jest naprawdę poruszający. Pani Janina Bill ma 105 lat. Czego możemy życzyć pani Janinie? 200 lat. Pani Janino, dużo, dużo, dużo zdrówka. Burmistrz wraz z panem naczelnikiem Arturem Kuśmierzakiem złożył życzenia, złożył kwiaty. Wszystkiego najlepszego pani Janino. Cieszymy się, że jest pani z nami i miejmy nadzieję, że takich rocznic będzie jeszcze, jeszcze dużo przed nami. Jeden z instruktorów LOK-u, Edmund Kuryluk, jest wywiad z nim w najnowszym numerze Lubartowiaka. Ciekawa postać, naprawdę warto przeczytać ten wywiad. Zapraszamy teraz, uwaga, część dedykowana dla LOK, Product Placement. A na co zapraszamy? 12 października, czyli 12.10 o godzinie 12.10 otwarcie wystawy Olimpijki w grafice Anny Jakoniu. Fantastyczne grafiki przedstawiające polskie sportsmenki. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 12 października został założony Polski Komitet Olimpijski i w związku z tym otwieramy tą wystawę. Tutaj u nas nic nie dzieje się przypadkowo.
Noc Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Mickiewicza w Lubartowie zaprasza w dniu 10 października w godzinach 17-21 na Noc Bibliotek. Serdecznie zapraszamy. Z tego co wiem, śpiwory na razie nie są potrzebne. Zapraszamy do kina Lewart. Tutaj proszę zobaczyć. Repertuar jest ściśnięty w jedną ramkę. Gdybyśmy go rozpisali po kolei, po szczególnym dniu, zajęłaby całą stronę A4. Szanowni Państwo, codziennie będą filmy od takich hitów jak 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, Trolle 2, Pinokio, Skandal, Ewenement Molesty, Wojtyła, Śledztwo. No tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Zapraszamy do kina Lewart. My dbamy o bezpieczeństwo, wszelkie zasady bezpieczeństwa są zachowane. Naprawdę jest co oglądać. Festiwal Muzyki Sempre odbył się 4 października, to kolejna odsłona tego niezwykłego festiwalu. Koncerty odbyły się w Bazylice Świętej Anny. A co przed nami? W sobotę 10 października Dzień Gier Planszowych. Dlaczego? Ponieważ tego dnia wypada Międzynarodowy Dzień Gier Planszowych. Więc jak mamy uczcić ten dzień? Grając w gry planszowe. Koncert imienia Agaty Budzyńskiej 18 października o godzinie 18:00. Wielkie muzyczne show. Prawdziwa uczta dla ucha, dla ducha i dla ciała. Zapraszamy serdecznie do naszej sali widowiskowej w Loku. 26 września tutaj na rynku, ale także nad Wieprzem odbył się pokaz kawaleryjski w związku z akcją Lubartowska Wiktoria. Jest to program sponsorowany, opłacany z projektu Koalicja dla Niepodległej. Impreza przyciągnęła rzesze mieszkańców Lubartowa. Pokazy naprawdę były niesamowite, były nieziemskie. To jak ci żołnierze współpracowali z końmi, jak to wszystko wyglądało, naprawdę robiło wrażenie. Dlatego już dziś zachęcamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez LOK. Nikt naprawdę nie będzie żałował, a mało tego, z tej imprezy nikt nie wyszedł głodny, ponieważ sponsorowaliśmy grochówkę, prawdziwą grochówkę. Edukowali o parkach krajobrazowych na rynku. Impreza odbyła się 29 września, zorganizował ją Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Impreza przyciągnęła na rynek naprawdę mnóstwo dzieciaków oraz młodzieży, którzy mogli się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy o roślinkach i zwierzątkach, które możemy spotkać w naszych lubelskich lasach. Pisarze polscy w filatelistyce, wystawa w bibliotece jest dostępna. Fantastyczne, bardzo rzadko spotykane znaczki. Myślę, że warto się do biblioteki wybrać, do mojego imiennika, pana Adama. PMDEK i poradnie psychologiczno-pedagogiczna oficjalnie otwarta. Miałem przyjemność być zaproszony na tę imprezę. Jeszcze raz dyrekcji serdecznie i pani starostinie dziękuję. Impreza była naprawdę fajna. Budynek robi ogromne wrażenie. My już z panią dyrektor PMDEK-u na dwóch kawkach się widzieliśmy, rozmawialiśmy ze sobą i nasza współpraca już przynosi pierwsze efekty, o których dowiecie się niebawem. Bardzo się cieszę, że pani Jolu, mogę na panią liczyć. Z mojej strony obiecuję absolutnie to samo. Mistrz MMA to jest temat z pierwszej strony. Byłem niespokojnym dzieckiem, lubiłem się być. Całe szczęście to zainteresowanie poszło w dobrym kierunku i może pan Krystian Olszta swoje umiejętności doskonalić już na ringu i walczyć z innymi sportowcami. Tutaj pan burmistrz na zdjęciu właśnie z naszym mistrzem oraz Jakubem Adamczykiem, prezesem MKS Lubartów. Pan burmistrz widzę troszkę spięty, tutaj między fajterami stoi, ale widać, że postawa bojowa i też robi wrażenie. To już rok po reaktywacji kobiecej piłki w Lubartowie. Dziewczyny, które kochacie, lubicie grać w piłkę nożną, nasza drużyna przy Mosirze jest dla was otwarta. Lewart stoi otworem nie tylko dla mężczyzn, nie tylko dla chłopców, ale także dla kobiet i dla dziewczynek. Pierwsze sukcesy już są, pierwsze gry już są, fajnie to zaczyna wyglądać, więc no miejmy nadzieję, że te sukcesy jeszcze większe przyjdą niebawem. Wystarczy tylko chcieć i wystarczy tylko trenować. I tu znowu product placement.
zapraszamy Państwa do kina i zachęcamy do korzystania z naszych ofert promocyjnych. Są to filmowe piątki, kiedy wszystkie bilety są w cenie ulgowej w każdy piątek oraz rodzina na swoim. W każdą niedzielę dwóch opiekunów i dwójka dzieci płacą bilety ulgowe. No z takiej oferty grzech nie skorzystać. 30 medali zawodników Lewartu. Mówimy to oczywiście o sztukach walki, o taekwondo, temat z pierwszej strony Lubartowiaka. I o ostatnia rzecz, ale nie mniej istotna, inauguracja pierwszej ligi w Lubartowie. Pierwszej ligi czego? Tenisa stołowego, potocznie zwanego ping-pongiem. W sobotę 3 października pierwsze mecze w roli gospodarza w rozgrywkach pierwszej ligi rozegrały drużyny kobiet i mężczyzn Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS Lubartów. Inauguracja w Lubartowie odbyła się w obecności władz samorządowych naszego miasta. Lubartów to nie tylko sztuki walki, to nie tylko piłka nożna, ale także tenis stołowy. Tych dyscyplin na najwyższym poziomie jest coraz więcej, co nas bardzo, bardzo cieszy i będziemy trzymać kciuki za to, aby było ich jeszcze więcej. Szczelna defensywa Lewartu, Awia Świnnik Lewart Lubartów 0-0. A co mówiłem 2 tygodnie temu? Że będzie remis. Wprawdzie 2-2, ale jednak remis to remis. Kto miał rację? Ja. Niedługo podam Wam mój zakładany wynik przyszłego meczu. Możecie spokojnie obstawiać. To tyle w Lubartowiaku. No wiecie, nie chodzi o to, żebym czytał Wam wszystkie artykuły. Chodzi o to, żebym zaznaczył te, moim zdaniem, najciekawsze, ale to Wy powinniście jakby dotrzeć do tej gazety i wczytać się w nią, bo to jest cały clue prasy drukowanej. Przed nami cały czas prasa lokalna, teraz troszkę bardziej regionalna, a mianowicie Wspólnota Lubartowska. To, co rzuciło mi się na pierwszy rzut oka, wielkiej bombki w Hirlei nie będzie, wójt przegrał głosowanie. Otwieramy. Wójt Dawid Tarnowski chciał, żeby w Hirleju stanęła trójwymiarowa bombka, ale radni uznali to za zbytek. Nie będzie bombki, to będziemy robić orzełki na śniegu, stwierdził poirytowany wójt. Dawidzie, ja Cię rozumiem, rozmawialiśmy na ten temat wiele razy, wiem co miałeś na myśli, szkoda, że nie wyszło, ale mam nadzieję, że jeszcze Ci wyjdzie. Szkoda, że z bombki wyszedł kapiszna. Pemdek otwarty, o tym już rozmawialiśmy. Niestety niechlubne rekordy pojawiają się, jechali wężykiem. Panowie i panie, co macie w głowach, żeby siadać po alkoholu za kółka? Jeśli nie dbacie o swoje życie, to pomyślcie o życiu innych. 0,5 promila, 3 promile, 2,5, no naprawdę. Och, się zbulwersowałem. Helena Kołodziej w wierszach podkreśla miłość do swojej małej ojczyzny. Panią Helenę wyróżniono jako poetkę. Przykrzyło się babie hodować wieprze, zaczęła sobie układać wiersze, pisze Helena Kołodziej w jednym ze swoich wierszy. Jej dorobek został uhonorowany nagrodą imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Pani Heleno, wielkie, wielkie gratulacje. Naprawdę możemy być dumni z takich ludzi. Ja szybko przytoczę jeden z jej wierszy. Myślę, że bardzo tutaj Państwu przypadnie do gustu. Nie chcę przedłużać, ale to muszę przytoczyć. Zaczęła sobie układać wiersze, czy jakiś smutek, czy też radość miała. Wszystko na papier to przeliwała. Świnki kwiczały, ona pisała. Jak wypadło, tak rymowała. Po kryjomu, pod poduchę kładła, aż ci raz taka myśl się napadła. Może te rymy twarde, uparte, zawieść krytykom, może coś warte. Oni jej kresek w nich nastawiali, ale poetką ludową zwali. Na radość jeszcze za wcześnie kazali pisać jej nowocześnie. Więc się zmartwiła, że nie da rady i po co było tyle parady. Po co ta sława, opis w gazecie, lepsze są w Polsce poetki przecież. Nie, pani Heleno, lepszej nie ma. Jest pani the best i proszę tak trzymać, proszę tworzyć dalej. Jest pani naprawdę świetna. Pani Sylwia domagała nowym, starym dyrektorem szpitala. Pani Sylwio, jeśli to pani ogląda, wielkie gratulacje. Tu tylko zdradzę, to tak między nami zostaje, że szykujemy z panią Sylwią ogromną, ogromną niespodziankę. Nie zdradzę teraz co, ale to będzie wydarzenie, które odbije się szerokim echem nie tylko w Lubartowie. Śledźcie nasze profile społecznościowe, a dowiecie się, co mam na myśli. Nic więcej nie zdradzę, bo obiecałem to pani Sylwii.
Powiat Łęczyński, czerwony, 2 śmiertelne ofiary COVID-19. Szanowni Państwo, uważajcie na siebie, noście maseczki. Od soboty wchodzą nowe obostrzenia. Naprawdę nasze, wasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Nie olewajcie tego tematu. Pojawił się temat posła Czarnka, co o nim wiemy, arogant czy polityk wyrazisty. Opinie są bardzo skrajne, bardzo podzielone. Zapraszam do wspólnoty, możecie sobie poczytać. Ciekawy temat, który dotyczy nas bezpośrednio. Pociągi pojadą nawet 120 km na godzinę. Jakie pociągi? Między Lubartowem a Parczewem. Trwa teraz remont torów. Dzięki przebudowie układu torowego pociągi pasażerskie przyspieszą na całym odcinku do 120 km na godzinę, a pociągi towarowe do 80. Wartość projektu to 80, prawie 90 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021. Trzymamy mocno kciuki. Jest to trasa naprawdę z której chętnie korzystają pasażerowie, więc miejmy nadzieję, że ten remont skończy się w terminie i będziemy mogli śmigać między Parczewem a Lubartowem, a myślę, że tutaj ta relacja między tymi miastami od września mocno się zawęziła. To chyba tyle, jeśli chodzi o wspólnotę. Przelecimy sobie do końca. A, informacje sportowe, to co mówiłem o Lewarcie 0-0. Wreszcie wygrana. W tym sezonie Lubartowianie triumfowali dwukrotnie, ale po raz ostatni 16 sierpnia z KS Wiązownica. Panowie piłkarze, trzymamy kciuki teraz już za kolejne zwycięstwa. Te punkty naprawdę się wam przydadzą. Natomiast Lewart wygrał w Pucharze Polski. Potrzebował rzutów karnych, by awansować do kolejnej batalii o Puchar Polski. Podopieczni Tomasza Beneruka zmierzyli się z LZS-em Poniatowa. Przedstawiciel klasy A przegrywał już 0-2 z naszą ekipą po golach Aleksa Awtyki oraz debiutującego w pierwszym zespole Maksymiliana Sowy. Miejscowi zdołali wyrównać i do wyłonienia zwycięzców potrzebne były karne. Całe szczęście, biało-niebiescy zwyciężyli 4-1. Serdecznie gratulujemy. Pierwsza liga wróciła do Lubartowa, to o czym mówiłem w Lubartowiaku, czyli tenis stołowy, naprawdę wielkie gratulacje. Szachiści obsypani medalami. W Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w szachach. Naprawdę mamy czym się pochwalić. Popatrzcie, w ilu dyscyplinach i dziedzinach jesteśmy najlepsi. Taekwondo, teraz tenis stołowy, MMA, mamy świetnych piłkarzy, świetne piłkarki oraz szachistów. Powiedziałem to raz i więcej tego nie będę powtarzał, że Lubartów to jest stolica Lubelszczyzny, jeśli chodzi o szachy. W Lubartowie rosną mistrzowie, znakomicie podczas mistrzów województwa w szachach spisali się zawodnicy Lux Lubartów. Jeremiasz Skrzypiec, Weronika Daje, Klara Danił wywalczyli po 3 złote medale wojewódzkich mistrzostwach w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Drogie dzieciaki, młodzieży, jesteśmy was bardzo, bardzo dumni. Naprawdę daliście radę i wasi rówieśnicy mogą brać z was przykład. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach szachowych w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim w niedzielę 26 września fetowali swoje święto. Wszystkiego najlepszego, druhowie, sam jestem strażakiem ochotnikiem. Naprawdę zasługujecie na wszystko to, co najlepsze. 7 km nowego asfaltu w gminie Ostrów. Rozkopaczew, Kolechowice i Kaznów Kolonia. Przyjeżdżający przez te miejscowości w gminie Ostrów Lubelski mogą korzystać z nowych, równych asfaltowych dróg. Im więcej takich dróg, tym lepiej. Minister Błaszczak w Kocku wręczył sztandar 19. Brygadzie Zmechanizowanej. Osoby, znam to z opowieści, które nie wiedziały o tej imprezie, a które widziały czołgi na ulicach, troszkę się przestraszyły, ale całe szczęście obyło się bez zabawów. Wszyscy potem wzięli udział we wspólnej imprezie, a naprawdę impreza była zacna. I ostatni temat ze wspólnoty, słone podwyżki za wynajem Remiś i Świetlic. Radni, do tej pory było jak za darmo, troszkę się muszę z nimi zgodzić. Do tej pory opłata wynosiła 50 zł za dzień, teraz będzie to 200 zł za dobę. Myślę, że to dobra decyzja. Szanowni Państwo,
ten numer, ten drugie nasze wydanie, drugi odcinek jest bardzo, bardzo lokalny, ponieważ tego, co wydarzyło się w naszym regionie, było tak dużo, że musielibyśmy nasz program mieć godzinny, a chyba nikt nie chce pana Kościęczuka przez godzinę słuchać, bo to już bez przesady, nie? Ale myślę, że najciekawsze tematy zaznaczyłem wam. Zachęcam przede wszystkim do kupna prasy lokalnej, do tego dotyku tej gazety, do powąchania druku. Na sam koniec to, co mi się rzuciło w oczy pani Dagmarka Kazimierska, o niej rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, no nie może być programu bez pani Dagmarki, ale powiedziała bardzo, bardzo złotą myśl na stronie 4, to jest oczywiście nasza królowa życia ze słynnego programu, ostatnio widziała nawet Kubę Wojewódzkiego, więc ten odcinek także jest do obejrzenia, natomiast to, co mówi pani Dagmarka, to jest coś niesamowitego. Zanotujcie to sobie i zapamiętajcie. Mimo, że zdarzają się złe momenty w moim życiu, to jednak więcej jest tych dobrych. Ale to dobrze, bo złe momenty też są czasem potrzebne, bo wtedy tych dobrych byśmy nie doceniali. I z tym cytatem zostawiam państwa. Mam nadzieję, że wprowadzicie go w życie, bo sami widzicie, że nie zawsze to, co tylko dobre, jest najlepsze, bo nie wiemy, co tak naprawdę mamy doceniać. Szanowni Państwo, dziękuję za ten drugi odcinek. Jest to odcinek ekspresowy. Mam nadzieję, że ta formuła się przyjmie i te osoby, które dzwoniły do redakcji Telewizji Lubartów i do nas, że kiedy przegląd prasy, jesteśmy i będziemy, Szanowni Państwo. Nigdzie nie uciekamy. Widzimy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Adam Kościańczuk.